No, dzisiaj mamy piątek, tak? Piątego. Tak. A w niedzielę siódmy. Dzisiaj jest piąty. Jedziemy do... Piątek. Jedziemy do Sosnowca. Tam choineczka. Ładny dzień dzisiaj. Słoneczny. Z którego miejsca? Tu? No tu. Nie. No jakiś bus podjechał. Nie, to nie. Nie nasz? Tak będzie przewóz, to jest tylko miejsce. Ale też przewozi ludzi. Tak. W którym przyjedzie starto? No tak. Jest jutro kierunkowa, nie? No, widok na kościół. Jak zawsze. Jeszcze spojrzenie na dom kultury. Ja widzę tam gdzieś na horyzoncie. Ale świeci to słońce. No i jedziemy. Jeszcze zmieni słońce później, wiesz? Będzie zakręcał. Nie będzie na piku dalej. Co to nie? Przerwa. Tutaj na górę. Chodź. To czekaj. Co lepiej chyba, nie? No. Tu czy wyżej? No tu gdzie chcesz. Tu wyżej. Jesteśmy, jeszcze jedziemy tutaj koło kościoła naszego. I teraz będziemy zakręcać w górkę. Zawsze, bo ta koło akwaparku to jest nowoczesna, to jest taka hala. A. No i tam gdzieś mamy jakąś halę. To takie mniejszego rzędu zawody teraz się odbywają. Ostatnio był tutaj turniej tańca, tańca towarzyskiego. Aha, tańca. No, ogólnopolski także. A. Można było
oglądać. Boisko tu mają, patrz. Tak, tu jest boisko, można pograć. Boisko tu jest. A teraz będzie blokowisko za blokowiskiem. Czyli osiedle. Faktycznie to słońce pewnie. Bardzo. Mocno. Aż za. Z tej strony byśmy słońca nie mieli. Ja tutaj robiłem zdjęcia tu, z tej strony, to mi w szybie moja noga wyszła. Możemy tu się przesiąść, tu nie ma słońca. Tak? No. Trzecia zmiana miejsca. Prawie w Zielonej to wszystkie te budynki otynkowali, już prawie te blokowiska. W Dąbrowie też prawie wszystkie. Zależy tak dzielnicami. Ci Ukraińcy stracą pracę, bo to przecież Ukraińcy głównie. Jeszcze zobaczcie ten za górze? Tak. Ciągnie. Jeszcze za górę będzie. A tu trochę wyżej na górce jest ten szpital, co mama pracowała. Gdzie? No, dalej, wyżej. Wiecie. Babcia to pracowała tyle lat. No. No, do łąbki sobie. Tiu. Idziemy dalej, oglądamy widoki Zagórza. Tam jakiś kościół taki ładny. Ten szpital, tak? A. Tam się zaczyna. Ten wielki budynek, co jest, tam dalej się ciągnie. O, tu widać. W Dąbrowie Górniczej to też jest szpital? No pewnie. Blisko tej kopalni górniczej. Jakbyśmy w tamtą stronę do góry poszli, to też. Właśnie na tych mydlicach. Tam w tym szpitalu to właśnie Marysia pracowała. Teraz będą światła za światłami. Tam są nas. Ja tak zauważyłem, że mama tak kurczę ma apetyt, je, dość duże porcje sobie bierze. Także żołądek dobrze pracuje, no. Nie? To lubi zaraz tak dobrze zjeść. No. Ty pojedziesz, to ja ją tam zaraz na dietę przechodzimy z powrotem. Do lata trzeba spłynąć. Nie, no bez słodyczy głównie o to chodzi. Tu też